Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska. O nawróceniu będziemy dzisiaj rozmawiać z siostrą doktor habilitowaną Joanną Nowińską. Cieszę się, że jesteś. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Rozmawiać będziemy nie dlatego, że tak bardzo lubimy ten temat, bo kto tam lubi słuchać o nawróceniu, ale dlatego, że do tego nas zachęca niedzielna liturgia słowa. Mamy Jonasza, który idzie do Niniwy ją upominać. Tak to rozumiem, bo przeczytamy, że Bóg do Jonasza powiedział: wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głosi jej upomnienie. W psalmie zaśpiewamy dzisiaj: naucz mnie chodzić twoimi ścieżkami. W pierwszym liście do Koryntian Paweł nas upomni, abyśmy nie używali, nie korzystali z tego świata, bo postać jego przemija. No i wreszcie jeszcze sięgam po Ewangelię świętego Marka, tam już jest wprost: nawracajcie się. No to co? Tak, no to brzmi to bardzo optymistycznie, dlatego że nie mamy po pierwsze do czynienia z żadnym upomnieniem. A my konotujemy słowo upomnienie na zasadzie: ktoś ci wypomina twoje zaszłości. No i generalnie jesteś na pozycji gorszej, więc pokazuje to, że czeka cię duży wysiłek, żeby to naprawić. To też często kojarzymy z nawróceniem. No, upomnienie plus straszenie, bym nawet powiedziała. To znaczy raz, że jesteśmy przyłapani na tym, co zrobiliśmy źle, a zaraz potem się pojawia grożenie palcem. Czyli jeżeli tego nie zmienisz, jeżeli się z tego zła nie wygrzebiesz, to będzie jeszcze gorzej, bo spotka cię kara. Myślę, że tak trochę jest interpretowane to, co dzieje się w Niniwie. Siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska robi taką minę, że aż żal mi, że jesteśmy tylko na fonie, a nie na wizji. To co, nie straszy nas Bóg? Absolutnie nie tak? Absolutnie nie, dlatego że my z automatu, będąc w kulturze pisma, idziemy dalej tekstem i nie zwracamy uwagi na to, czy Jonasz faktycznie powiedział to, co Pan Bóg mu przekazał, czy powiedział coś od siebie. Pamiętajmy, że ta księga zaczyna się również od Bożego wskazania dotyczącego upomnienia Niniwy. I teraz najpierw słowo upomnienie. I w tym fragmencie, który dzisiaj mamy w liturgii, jak i w pierwszym rozdziale, w drugim wersecie Księgi Jonasza, mamy kara. Kara. Ale to brzmi tak jak nasza kara, więc proszę uważać. Nie szkodzi. Nie, jakby nie kojarzymy semantyki przy sfonie. Kara. Kara bardziej jako kra. Co nie, jak jakieś takie krakanie. Tak. Ale kara oznacza głośne mówienie, wołanie do kogoś, proklamowanie czegoś, czyli jakby jest w tym jakaś może siła, a bardziej taka ważność, taki przekaz, który jest istotny. I w pierwszym rozdziale słyszymy, że powiedz im, czyli kara, wołaj do nich, że podniosło się ich zło przed moim obliczem. Teraz co to znaczy? Że lepiej je Bóg zobaczył, tak? Wyraźnie. No skoro się coś podniosło, to... Super. To znaczy, że jest tak. To jak my siedzimy teraz w radio naprzeciwko siebie, teraz wyobraź sobie, że między nami coś wyrasta. Prawda? Coś się podnosi. Nie wiem, środek stołu się podnosi pomiędzy nas. Jaki jest efekt? Że się nie widzimy. Czym to skutkuje? Że się oddalamy. Nie jesteśmy w stanie się bezpośrednio skomunikować. Ta nasza komunikacja jest znacznie słabsza, ponieważ słyszymy tylko swoje słowa, nie mamy bezpośredniego kontaktu. I teraz termin oblicze, czy przed obliczem, tak jak tu mamy lepanai, oznacza, że zło wyrasta między Bogiem a Niniwą. To nie oznacza, że jakby tylko on to widzi, tylko że jest blokada komunikacyjna. I Pan Bóg mówi: wy nie widzicie mnie, bo ja was i tak widzę. Zło, które czynicie, zasłania wam mnie. I mówi do Jonasza: idź im powiedz, że oni nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu ze mną, bo wyrosło to zło. Zwróć uwagę, że tutaj nie ma żadnego napominania. No tak. Tak naprawdę pachnie to ogromną troską. Tak. Nie ma napominania, nie ma straszenia, nie ma groźby czy wizji kary, no jakiegoś nieszczęścia. Chociaż, tak sobie od razu myślę, sam fakt, że zło nam Boga zasłania, już jest jakimś przedsmakiem kary czy czegoś złego, co nas spotyka. I teraz sobie pomyślmy, co nam w ogóle przesłania Pana Boga, bo pod tym słowem ra'a może kryć się coś znacznie większego, dlatego że jak się zastanawiamy, które rzeczy nam przysłaniają Pana Boga, czyli na które rzeczy częściej patrzę niż na Pana Boga. No to teraz trzeba by się zastanowić, na co, prawda? No i teraz jak pomyślimy sobie, na co częściej patrzymy, na przykład patrzymy częściej na nasze praktyki religijne niż na Pana Boga. Rozliczamy się z tego, że na przykład w cudzysłowie mamy odmówiony różaniec, byliśmy na mszy. Prawda? Częściej patrzymy na przykład na to, co ja z tego będę miał.
z kontaktu z Panem Bogiem, czyli ja Panu Bogu coś, a Pan Bóg mi coś. I to są te, także te rzeczy, które wyrastają pomiędzy Bogiem a nami, które sprawiają, że ja nie patrzę Bogu w oczy, tak jak tobie teraz, nie traktuję Go jako osoby, a zarazem ta komunikacja twarzą w twarz jest w Biblii synonimem absolutnej bezpośredniości, czyli braku jakichkolwiek barier, także tych barier spowodowanych naszym maskowaniem się, czyli brakiem autentyzmu. Więc Pan Bóg komunikuje, chce zakomunikować Niniwitom przez Jonasza i to jest bardzo istotne, bo taka jest intencja Pana Boga. Nie widzimy się. Pan Bóg mówi Jonaszowi, idź powiedz im, że pomiędzy mną a nimi, a Niniwitami jest bariera, my nie widzimy się, nie mamy możliwości bezpośredniej komunikacji, ja chcę was zobaczyć, chcę, żebyśmy byli w takiej bliskości, a Jonasz idzie i głosi, jeszcze 40 dni Niniwa zostanie zburzona. Czyli straszy, czyli jest to, o co pytała na początku, czy Boże upomnienie, bo tak można jeszcze rozumieć to wcześniejsze, tak, że Bóg pokazuje, coś nas oddziela, uważajcie, czy to jest straszenie. Bo Jonasz wykonał trochę roboty za Pana Boga, tak rozumiem, że się nadinterpretował, tak się przejął, tak się zaangażował, zmanipulował. Aż tak? Mamy do czynienia z Niniwą, która jest stolicą Asyrii. Asyria, najeźdźca Królestwa Północnego, państwo, które wykonało deportację mieszkańców Królestwa Północnego, ponad 200 lat przebywali w niewoli na wygnaniu. Niniwa w starożytności słynęła z tortur. Do dzisiaj są zachowane tabliczki, które przekazują tak wyrafinowany sposób obchodzenia się z różnego rodzaju jeńcami czy więźniami, że chyba nawet najgorsze zestawy tortur nie pokonały tamtych wyliczeń do tej pory. Nic więc dziwnego, że kiedy Jonasz słyszy Niniwa, mówi w życiu. No tak, wszystko zrobił, żeby tam nie dotrzeć. Tak, i teraz, kiedy Pan Bóg mówi, dobrze, poczekamy, prawda, zmienisz zdanie. I po epizodzie z rybą Pan Bóg mówi do Jonasza, no to słuchaj, once again, jeszcze raz szansa, idź. To mamy Jonasza, który, i teraz jest pytanie, czy on słyszy, co Pan Bóg do niego mówi, czy nie? Teksty następnych rozdziałów pokazują nam, że tak, że słyszy, bo powie, czy nie o tym właśnie myślałem, że ty jesteś miłosierny i że im się upiecze po prostu. Dlatego możemy powiedzieć, jakby Jonasz przez siebie przesiewa i to jest też ciekawe, bo nagle ma doświadczenie Boga, które mu sugeruje istotę posłannictwa, a mówi swoje. Idzie i straszy, ale jest skuteczny, to jest mój problem w tym wszystkim. Ale nie tak, jak chciałby być skuteczny. Tak, no to znaczy jemu nie zależy aż tak z tego wniosek na tym, żeby oni się naprawdę nawrócili, zbliżyli do Boga. Natomiast tym, tak można powiedzieć, tym takim trochę felernym, nieudanym narzędziem Jonaszem, Pan Bóg się posługuje jednak do tego, co chce zrobić. Tak się zastanawiam, proszę nam wybaczyć, taka gdybologia może, tak się zastanawiam, czy gdyby Jonasz przyszedł z tym dokładnie, co Pan Bóg powiedział, to oni by, to czy to by na nich zrobiło wrażenie, czy dopiero to, że jest wizja nieszczęścia, jest wizja zburzenia, jest wizja tego, że się wszystko nie uda, to ich opamiętało. Tego nie wiemy, bo wtedy musielibyśmy zakwestionować sensowność tego, co mówi Pan Bóg. Ja bym tu bardziej w oparciu o teksty biblijne optowała za rozumieniem, które Biblia przekazuje, że w sytuacjach, kiedy człowiek naskręca, czyli zniekształci Boże orędzie, to Bóg i tak pokazuje jakieś światło, które pozwala z tej matni wyjść. Czyli nie jest tak, że Pan Bóg sytuacje zła, które nas spotykają, czy czyjegoś manipulacji, że Pan Bóg je przyjmuje i przekształca w dobro, w znaczeniu mówi, nie, to by się wydawało, że to jest złe, ale to generalnie jest dobre, no bo wtedy burzyłby naszą zdolność rozpoznawania i burzyłby w ogóle logikę wydarzeń. Mielibyśmy wrażenie, że u Pana Boga to nigdy nie wiadomo, czy to jest dobre, czy to jest złe. Natomiast u Pana Boga bardzo mocno, jakby Pan Bóg jest tylko dobry, więc w kontakcie z Nim zaznacza się bardzo mocno, czy to jest związane z Nim, czy jest pozbawione Jego obecności. I teraz, kiedy mamy Jonasza, to jest klasyka sytuacji, kiedy
ktoś czyni zło, a Pan Bóg Niniwitom pokazuje światło, czyli nie tyle ze zła wydobywa dobro, co ukazuje światło w tym złu, żeby w kierunku tego światła iść. Mm. To światło nie pochodzi z tego dobra. I teraz moglibyśmy powiedzieć, dobrze, no to czy można, czy cel uświęca środki? Bo to jest tego typu pytanie, prawda? No tak, czyli Jonasz mógł sobie bazować na swojej interpretacji, będę bardziej skuteczny, trochę pomanipuluję, a oni zrobią tak, jak należy. A on nie chciał, żeby oni zrobili tak, jak należy. Ale już nawet pomijam jego motywację, tylko myślę o jak gdyby samym sposobie działania. Tak, ciekawe jest to, że Jonasz mówi, jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. Nie mamy tu ani stwierdzenia, to mówi Pan, które powinno się pojawić, jeśli mamy do czynienia z przepowiadaniem prorockim, bo powinna być ta formuła posłańca, on jest tylko posłańcem, a mówi od siebie. Co jest ciekawe, w kolejnym zaraz zdaniu pojawia się stwierdzenie, uwierzyli mieszkańcy Niniwy, uwaga, komu? Bogu. Mhm. I teraz w obliczu tego, co robi Jonasz, oni nie zajmują się Jonaszem. Dla nich to gadanie Jonasza jest tylko takim popchnięciem w kierunku Pana Boga. Czyli, krótko mówiąc, nie zaszkodził im. Pan Bóg sprawił, że nie dało rady im to zaszkodzić. Ale to jest, myślę, no też fenomen, bo nagle mamy przepowiadanie, które jest szkodliwe i mamy Boga, który nie zmienia tego przepowiadania, tylko który tak działa w przestrzeni, w której ma miejsce to przepowiadanie, nie ani zmieniając przepowiadającego, ani zmieniając treść, tylko stymulując odbiorców. To sam Pan Bóg działa. Czyli krótko mówiąc, może ta wycieczka nie tyle jest dla Niniwitów, co dla Jonasza. A niemniej, no pomyślałam, kiedy mówiłaś, że, no bo dzisiaj chcemy rozmawiać o tym, w jaki sposób Bóg wzywa nas do nawrócenia, w jaki sposób nakierowuje nas na swoje ścieżki, zaraz w tym psalmie będzie nauczył nas chodzić swoimi ścieżkami. I czy to się odbywa na zasadzie takiej, którą dzisiaj w naszej kulturze byśmy właśnie chcieli odrzucić, czyli wszelkie straszenie, grożenie, przekupywanie, tak, szantażowanie, że to nie. Być może mamy takie doświadczenia, to się odwołuje do tego, jakie Państwo znacie kazania, jakie znacie konferencje, nauczania, one w różny sposób są dzisiaj budowane. Raczej już się chyba nie zdarzają takie szantażująco straszące, ale jednak wiele mamy sposobów przeżywania naszej pobożności, religijności. Wcześniej o tym powiedziałaś, że chcemy Boga jakoś przekupić, przekonać, jakoś tym różańcem, tą pobożnością właśnie go do siebie dobrze nastawić. No to chyba z tego właśnie wynika, że my słyszymy takie wezwanie do nawrócenia, które nie pokazuje nam serca Boga. Tak, i wielokrotnie kojarzy nam się nawrócenie nie z tym, co znaczy, czyli z obróceniem się ku Bogu. I teraz, jak rozpoczęłaś nasz dzisiejszy podcast, powiedziałaś, że nie lubimy nawrócenia, to ja chciałabym sprostować, ja lubię obracać się w kierunku Boga, to znaczy nie lubię, jak się odwracam w drugim kierunku. Ja nie wiem, że nie lubimy rozmawiania czy mówienia o nawróceniu, bo do tego mówienia o nawróceniu właśnie przykleja się to, co się przykleiło Jonaszowi, tak? Przykleja się nie... Tam jest Bóg, On was kocha, Bóg, który się ulitował, Bóg miłosierny, przecież to jest ten Bóg, który Jonasza wysyła, tylko przykleja się, będzie zburzona Niniwa, albo przykleja się nam dzisiaj, Pan Bóg nam nie pobłogosławi, zachorujesz, nie wysłucha twoich modlitw, twoje życie będzie nieudane i tak dalej, pójdziesz do piekła wreszcie, to tak, że zbawienie ci zabierze, Bóg zabierze, bo nie wycierpiał swoją krwią, nie wykupił nas, no jak można straszyć, że nam zabierze to, co go kosztowało życie. I co zrobił z własnej inicjatywy, prawda? Myślę, że wielokrotnie w takim codziennym rozumieniu nawrócenie kojarzy nam się z wykonaniem jakiejś czynności, czyli nie z osobą, tylko ze zrobieniem czegoś. I teraz, jeżeli nam się nie kojarzy z osobą, to ono nie ma sensu, jest strasznie denerwujące, bo to znaczy, że ja znowu muszę coś zrobić. I kiedy słyszymy na początku postu, że mam się nawrócić, no to myślimy sobie, nie, no po prostu... Nie jem słodyczy. Tak, to znowu muszę coś robić ad extra. Nie mam już siły robić nic ad extra. A Pan mówi, słuchaj, ale to w ogóle nie o to chodzi. Ja bym chciał, żebyś tylko pozwolił nam się spotykać bezpośrednio, tyle.
żebyś w tym momencie, kiedy teraz jesteś, obrócił wzrok ku mnie i widział mnie, żebyśmy mogli sobie popatrzeć w oczy, choćby to miało trwać ułamek sekundy. Nie chodzi o to, żebyś coś zrobił w znaczeniu jakąś czynność i ją przyniósł, nie wiem, właśnie to 40-dniowe niejedzenie cukierków. Chcę Panu Bogu z naszego niejedzenia cukierków. W całej procesie nawrócenia każdym. Chodzi o to, żebyśmy odgruzowali tą przestrzeń pomiędzy Bogiem a nami, czyli żebyśmy mogli patrzeć na Niego, żeby On mógł patrzeć na nas, żeby był autentyzm. Myślę, że teraz się warto zastanowić, czy przypadkiem gdzieś nie siedzi w nas taki Jonasz, prawda, na zasadzie, ale mnie to denerwuje, bo ja chcę być jakby w standardzie, tak, jestem Żydem, Hebrajczykiem, ja nienawidzę Niniwitów, koniec, kropka, nie ma w ogóle gadania. A Pan Bóg, no, poczekamy, prawda? Pan Bóg ma swoją bajkę. Poczekam, aż ci się zmieni serce. I teraz będziemy mieli Pana Boga, który Jonasza będzie przekonywał. I on tak samo przekonuje nas. Będzie go przekonywał za pomocą tego, co się wydarzy w Niniwie, za pomocą później krzaczka i robaczka w 4 rozdziale. Ale po co? Po to, żeby Jonasz popatrzył na Boga. To jest na zasadzie, halo, halo, tu jestem, tu jestem, ja cię lubię. Czyli żebyś zechciał się ku mnie obrócić, bo ja cię lubię, ja nie chcę od ciebie nic. Ja cię lubię. No to właśnie a propos tego, że Bóg od nas niczego nie chce, a może jednak chce, jak tutaj sugeruje święty Paweł, bo przenosimy się już, proszę Państwa, do pierwszego listu do Koryntian. Myślę, że może być on dla wielu niezrozumiały. Ja tutaj mam kilka takich pytań, które mnie dręczą, jak to zaaplikować, co on mówi. A mówi tak. Czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci. A ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali. Ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali. Ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. No to co mamy robić? To jest najlepiej zrozumiałe, chyba najdokładniej zrozumiałe w tej ostatniej frazie. Ci, którzy nabywają, kupują, tak jakby nie posiadali. To znaczy, chodzi o to, że robisz zakupy, wiesz po co one są, jakie twoje potrzeby zaspokajają, ale nie adorujesz tych zakupów i nie adorujesz tego, co kupiłaś. Czyli to jest narzędzie do życia, a nie jego treść i esencja. Tak. O, właśnie. No tak, tylko że przy zakupach to faktycznie, tak jak mówisz, łatwo to zrozumieć i się z tym zgodzić. Ale kiedy mówimy o radości czy o płaczu, kiedy jesteśmy cali w tym doświadczeniu bólu albo szczęścia, no to już trudniej. Ale kiedy, choć jeszcze to są emocje, więc też jesteśmy w stanie, jesteśmy skłonni powiedzieć, dobrze, nie żyję tym, co dzisiaj podpowiada mi moje doświadczenie radości czy bólu, bo wiem, że w Bogu jest coś więcej, to przeminie to, co jest teraz. No ale z tym małżeństwem, to uśmiecham się do wszystkich żon i mężów, to trochę trudniej. My co prawda mamy pewne w Biblii informacje, że to małżeństwo to jest na tu i teraz, a w niebie to nie wiemy, jak to dokładnie będzie, tam za mąż nie będziemy wychodzić ani się żenić, ale relacja, którą się buduje z drugim człowiekiem, gdzie się też Pana Boga spotyka, gdzie się rozwija, nawraca, tak na marginesie naszego dzisiejszego rozmawiania o nawróceniu, no to jak mamy nie żyć jako żony czy jak mężowie? I tu jest to samo, co wyakcentowałeś przy posiadaniu, czyli patrzymy na treść i że to jakby to nie jest pełną treścią, czyli twoje małżeństwo nie zamyka twojego świata, nie zamyka twojej relacji z Bogiem, czyli mąż nie staje się Bogiem, a życie rodzinne nie staje się Bogiem. Czym to skutkuje? Tutaj przepraszam i ciebie i państwa, ja nie jestem żadnym specjalistą, nie mam takiego doświadczenia, mogę powiedzieć o życiu zupełnie innym, prawda, wspólnotowym, czy życiu służby. Natomiast tutaj mamy taką sugestię, że jeżeli jakaś rzeczywistość tutaj na ziemi wejdzie na miejsce Pana Boga, to wówczas ona nas ogranicza, bo nie wychodzimy w swoim myśleniu poza nią i przez to wszystkie błędy, które tam popełnimy, bo wiadomo, że jakieś popełnimy, wszystkie niesnaski, one urastają do rangi jakby kończących życie. A mamy Boga, który mówi, wiesz, kiedy spotykasz się ze mną, to zmieniasz w ogóle ogląd rzeczywistości. Dlatego też w przypadku emocji, o których wspomniałaś i które nie tak łatwo jest pokonać, bo trzeba wtedy oddziaływać na zmysły,
żeby zmysły nam wygenerowały nowe emocje, silniejsze, to Pan Bóg często w Biblii stosuje tak zwaną zasadę przesunięcia, czyli przesuwa twoją uwagę na inną rzeczywistość, nie tłumaczy ci, że słuchaj, czemu płaczesz, no nie ma z czego płakać, co nie? Bo wiadomo, że to nie skutkuje. Tylko Pan Bóg przesuwa twoją uwagę na przykład na dobro, które się dzieje. I teraz jeżeli dla ciebie jakby poza płaczem, poza tą sytuacją nie ma Boga, to nie ma, to nie dajesz mu możliwości przesunięcia uwagi na coś innego. Jeżeli ja stwierdzę, że poza, nie wiem, poza moim życiem wspólnotowym, prawda, nie ma Boga, to tym samym ono determinuje wszystko i dominuje nad wszystkim i jakby pojawił się tam jakiś problem, to wówczas sprawia to wrażenie, że już nie ma wyjścia. Pan Bóg mówi, nie, ja jestem. Dlatego zaproszenie, żebyśmy nie tyle zrelatywizowali, tylko żebyśmy umieścili w odpowiedniej perspektywie te rzeczywistości. Relacji, emocji, posiadania, dlatego, że one sprawiają, one są częścią naszego życia. Kiedy my je umieścimy w odpowiedniej perspektywie, to wówczas wiemy, że ponad tym jest Pan Bóg. No i w kontekście tego, co mówisz, to ten główny nurt, czy ta główna sprawa, wokół której kręci się dzisiejsza liturgia słowa, czyli zwrócenie się do Boga, nawrócenie, bycie blisko Niego, no to jest zrozumiałe, tak? Dlaczego? Tak, i teraz nie staje się to przymusem i to jest fenomenalne, prawda? Bo myślę, że to, co kojarzy nam się często z nawróceniem, to jakiś taki imperatyw, jeśli nie zewnętrzny, to wewnętrzny. Ale nagle okazuje się, że to jest dla mnie tak naprawdę bardzo korzystne dla mojej mentalności, bo rozszerza moją przestrzeń widzenia. Korzystne dla mnie jest pójście za Jezusem, powie nam dzisiejsza Ewangelia, bo proszę Państwa, już lądujemy w tym, co usłyszymy, fragment z świętego Marka Ewangelii. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą, mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I teraz, co się zaraz zaczęło dziać, przychodzi obok Jeziora Galilejskiego, spotyka Szymona, Andrzeja i mówi, pójdźcie za mną i oni natychmiast idą. Nawrócenie, czyli natychmiastowe pójście za Jezusem. Ale mamy jeszcze słowa, które Jezus kieruje do nich wcześniej i mamy cały kontekst. Dla Hebrajczyków istotna była rodzina więzi, natomiast dla mentalności greckiej bardzo istotne było to zabezpieczenie życiowe, które notabene daje praca. I teraz mamy Jezusa, który wkracza w życie tych postaci i mówi, pójdźcie za mną, kai poiezochimas genestai. Halieis antropon. Teraz co to znaczy? Uczynię wam, że staniecie się. I teraz ja wam uczynię, a tam mamy formę middle, czyli coś w rodzaju naszej formy zwrotnej, czyli wy, jak ja wam uczynię, to wy stajecie wobec decyzji. Przyjmujesz bądź nie przyjmujesz stajesz się, czyli przekształca się twoje funkcjonowanie na bycie rybakiem ludzi. Czyli mamy Boga, który przychodzi, który nie przychodzi i mówi, no chłopaki, zostawiamy wszystko, prawda, idziemy teraz nowe życie. On mówi, ja chcę wejść w wasze życie i ja jakby wszystkim się zajmę. Ja to zrobię, ale wy będziecie wobec tego wolni. No właśnie, bo trochę już mnie zaczęło niepokoić to, co mówisz, bo mamy tak jakby opozycję doświadczenia Jonasza, tak? Jonasz idzie i czymś tam straszy, wobec czego wywołuje efekt. Jezus idzie i do czegoś zachęca, na coś pozytywnego, co jest taką, no nie, że przynętą, ale że no, pójdziemy za obietnicą, za czymś, co dobrze brzmi. Tak, a nie jest to sformułowanie, to, które pada z ust Jezusa, typu dobrze, teraz już nie możesz nic ze sobą wziąć. Tak, teraz jest wyjazd na bezludną wyspę. To już absolutnie, musisz się wyzuć ze wszystkiego, co masz. Nie, absolutnie nie. Mamy Boga, który mówi, ja uczynię rzeczywistość, ty decydujesz, czy chcesz to wejść, to będzie paralelne do tego, co robisz, ale będzie inne, bo jesteś teraz rybakiem ryb, tak, na morzu, na Jeziorze Galilejskim, a będziesz rybakiem ludzi. Czyli coś z tego kojarzysz, ale to będzie inna rzeczywistość, ale ja to uczynię. W związku z czym mamy zaproszenie do tego, żeby wejść w coś, o co dba Bóg. I kiedy myślimy o nawróceniu, obróceniu się ku Niemu, to On mówi, wiesz, ty się tylko obracasz, a ja stwarzam rzeczywistość. I teraz człowiek sobie myśli, kurczę, jeżeli ja się tylko obracam, a Pan Bóg tworzy nową rzeczywistość, dzięki temu, że ja się obracam,
to w ogóle się nie ma nad czym zastanawiać, trzeba się obrócić. Przecież to jest tylko kwestia ukierunkowania uwagi. Bóg, który nas wzywa do nawrócenia, jak wchodziłam dzisiaj do studia, to myślałam o tym, czy to jest Bóg upominający przede wszystkim, czy to jest Bóg straszący, bo trochę też te fragmenty mogły taką wizję podpowiadać, czy to jest Bóg obietnicy, który nas do czegoś zachęca, inspiruje, który nas wyposaża, żeby zacząć na nowo. Myślę, że się pojawiły odpowiedzi, chociaż też pojawiło się, i to proszę skoryguj mnie na koniec, jeżeli się mylę, że Bóg, nawet jeżeli wezwanie do nawrócenia będzie brzmiało jak groźba, jak zastraszanie, jak jakiś szantaż, to on też potrafi się przez to przebić i odwrócić nasze spojrzenie na siebie. I nawet jeżeli robimy to w pierwszej chwili z jakiegoś strachu, z jakiejś obawy, że nam się miasto zawali, życie zawali, finanse zawalą i tak dalej, to Bóg potrafi ze swoją litością, tak jest w tym fragmencie z Jonasza, że ulitował się, ze swoją litością wyjść i nas spotkać. Tak, ze swoim współczuciem i swoją empatią Bóg wychodzi w naszym kierunku, a spotykamy się tutaj z Bogiem, który chce naszej zmiany mentalnej. I myślę, że to jest rzeczywistość, do której bardzo nas przyzwyczaiła współczesność, bo generalnie ciągle jesteśmy zachęcani do tego w pracy, żeby popatrzeć z innej strony, bo to przyniesie nowe, korzystne rozwiązania. W związku z czym tak naprawdę spotykamy się z czymś, co doskonale znamy z teraźniejszości. Wiemy, że jeżeli ktoś mówi, słuchaj, musimy wymyślić nowe rozwiązanie tego problemu, więc usiądźmy, zróbmy burzę mózgów, i żeby popatrzeć z innej strony na ten problem. I nagle czujemy, że ktoś w nas inwestuje, mówi, bo sugeruje nam, jesteś w stanie popatrzeć z innej strony. I że może nastąpić zwrot, tak? Tak. Skoro nawrócenie, to zwrot. Tak. I że ty jesteś, jakby masz możliwości, masz potencjał ku temu, żeby dokonać oglądu innego, czyli zmieniasz swoje myślenie o danym przedmiocie przez to, że zmieniasz punkt siedzenia. I mamy Boga, który mówi dokładnie to samo. Mówi, słuchaj, bardzo mi zależy na promowaniu ciebie, więc teraz popatrzymy trochę z innej strony, żebyś zobaczył inną perspektywę, poczuł się lżej, żeby to nie było uciemiężeniem, bo zmiany są po to, żeby było łatwiej funkcjonować, a nie po to, żeby było trudniej. I takiego nawrócenia i sobie, i Państwu serdecznie życzymy. Siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska w tym podcaście. Dziękuję i do usłyszenia. Dzięki, z Panem Bogiem. Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska.